Hej, dzień dobry, witam po raz kolejny w grze, w której tym razem postaram się nie usunąć save'a, żeby nie grać od nowa. Zobaczymy, może mi się uda tym razem niczego nie spierdzielić. Już strzałeczka, start, no. Kto daje opcję wczytaj poniżej opcji gry? Dlaczego? Kto tak to zaprojektował? Spadająca półka? Pociski wystrzelone z armaty mogą przerwać łańcuchy. Spróbuj... O, ich, o, szybko poszło. Dobra, teraz sobie pokrążę. On już do mnie strzela, czy jeszcze nie? Ja, już, już. Dobra. On tam sobie musi wziąć i spaść. No, dawaj. Bomb. Dobra. I... Czy mi się wydaje, czy dźwięki gry się zbugowały i nie słychać w ogóle efektów? Oj! No, z kitu. Czy on wydawał w ogóle jakieś dźwięki podczas ten? Już teraz nawet nie pamiętam. Dobra, i teraz co? Muszę spaść na dół? Okej. Okay. Ja to chyba na ostatnim streamie jeszcze przyszedłem, z tego co pamiętam. Och,
Jak wspaniale znów móc się poruszać. Twoi braciacz. Jeśli nie możesz go pokonać, wykorzystaj jego siłę dla własnych celów. Spróbuj odbić się od jego grzbietu. Odbić się od jego... Dobra, no. Tu chyba będzie potrzebny młot, ale... Ale skąd ja mam go dostać? Dobra, zdejmę broń, bo raczej nie będzie potrzebna. Dobra, ten jest uwięziony tutaj, tak? I żeby to roztopić, muszę dolać tu lawy. Ale do tego potrzebuję młota. Może jakoś zbuguje grę, czekajcie. Nie, dobrze zaprojektowali ten lód, niestety. Szczypał. Jaka hardkorowa rozkwina na tyle. Aha, okej. Hej Rosaza, cześć, dzień dobry. Tak, uratowałem to. Siedziałem w nocy i przychodziłem to do tego samego momentu. Tragedia. Dzień dobry, co tam? A już tak mi się nie chciało w to grać wczoraj wieczorem. Przez moment myślałem, żeby już to walnąć. Dobra, ja na jego grzbiecie mogę sobie wskoczyć tutaj właśnie na te półki. No ale steel, nie mam młota, nie? Ale rozkmina hardkorowa. Tu coś jest? Dobra, spadnę sobie jeszcze raz. Wait a second. Siema Kozy. Cześć. Uratowałem save'a, znaczy uratowałem, przyszedłem jeszcze raz. Siema, co tam? Coswold, ja mam pytanko małe, nie? Bo trochę nie rozkminiam, o co tu chodzi. Czy tutaj będzie potrzebny mi młot? Chyba tak, co? W tym poziomie teraz. Żeby uwolnić z lodu tego ostatniego kolesia. Siemanko Guszko, cześć, siema, co tam? No jak są przyciski, to jest i młot, dobra. Okej, okay, I got it. Tylko gdzie ten młot jest, ty? Jak są przyciski, to jest... O kurde. To jest i młot. Jaki hardkorowy level, ty. No, muzyka ryje w AlioFS. Jak jeszcze ja to wczoraj wieczorem przychodziłem i spadałem gdzieś ciągle w tym samym momencie, bo ta gierka ma takie skurwiałe momenty, to było strasznie. Było naprawdę strasznie. Przepraszam, gdzie ten mod jest? Siema, Larond. Tak? O kurde. Dobrze wiedzieć. Siemanko.
A nic, ratowałem save'a z mody Inanna. I to tak w sumie tyle. Teraz muszę rozkminić, skąd mogę sobie wytrzasnąć młot tutaj. Do uwolnienia ostatniego ziomeczka. Odstam u ciebie. Ja tu mnie, że te półki tutaj muszę pozwiedzać, ale... Ciężko będzie się dostać do nich. Podobno po tym wilku mogę jakoś wskoczyć. Tak jak stary wiking powiedział. Ty, no zaraz się okaże, że ten... Że Man Eater z Dark Soulsów był wczoraj łatwiejszy niż to. Kurwica. A dam radę doskoczyć tam? No rozkminiłem, ale nie wiem, na którą półkę muszę się dostać, panie Kozłot. Kurwa! Jest ten Wiedźmin grany, już jak 100% zrobione. O, to szacun. Jeśli nie możesz go pokonać, wykorzystaj jego siły dla własnych celów. Jak je pokonać, jak on mi nawet nic nie robi? Stary. Dobra, najłatwiej byłoby się dostać właśnie na tą półkę tam. A, dobra. Nie jest tragiczne, ci powiem. Szczerze mówiąc, jak na grę robioną przez 8 osób w 2002 roku, jest git. Spodziewałem się większego syfu. Myślałem, że będzie gorzej. A nie jest aż tak źle. Dobra. Czemu od razu zginąłem, skoro nic takiego tam się nie stało? Wszystkie po śpie? Czy wszystkie po psie? Dobra, ja na pewno muszę odtąd zacząć, nie ma opcji. Wszystkie są za wysoko. O, ty... Skurwibąku, ty. O, mod Inanna to jest, dobra, to jest. Wczoraj grając się tak wkurwiałem przy tej grze, że tragedia, nawet sobie nie wyobrażacie. Aha, dobra, potem jest. Nie, no to śpankowo muszę zacząć od tej strony. Chyba, że od. Nie, no tam nie doskoczę. Ale czopie stań na to, ale. A to ja młota nie potrzebuję, gościu? Czasami? Bo ja tu młota szukam cały czas. Panie Chopie. Aha, no nie trzeba. Aha, no no to zmienia postać rzeczy w takim razie bardzo. Panie Kozwot. Chopie oszukisto. Najgorszy. Kur, taradań tam nie wskoczę nawet. O Jezu. Niech mnie ktoś zabije. Dobra. A? Okej.
jestem na tym guziarze i co? A dobra, tam to jest podniesione. Nie, no to czek. Ważne. A czemu ten Lostar się to odpala? Skąd ty tą gierkę wziąłeś? Od Kozwolda. Kozwold wybrał za ten. Za punkty od widzów. Znaczy za punkty. Za punkty. No i tak się żyje na tej wsi ogółem. Ja pierdolę w końcu. Ale tęga rozkmina była. Dziękuję ci. Traciłem już nadzieję, że kiedykolwiek jeszcze zobaczę swoich braci. Już to zrobiłem. Wszyscy czekają w głównej komnacie. To wspaniała nowina. Jo, z takiej stronki tam... Czekaj, zaraz ci wyjaśnię. Chłopcem. Twoi rodzice mogą być z ciebie dumni. Ale impreza, o kurwica. Jest takie archiwum i tam są właśnie wszystkie stare polskie gierki. Tam wiesz, sprzed roku tam. Sprzed 20, przed 30 lat, nie? Jakieś tam różne dosowe, czy tam gierki właśnie z różnych gazetek polskie. No i tylko polskie w sumie. Takie dosyć spore archiwum. Wiesz co, czekaj. A, teraz nie zobaczę, ale podeślę ci na tym. Podeślę ci na Discordzie jak coś. Na Discordzie czy tam? Nie, to nie jest Zatoka Piratów, to jest jakaś taka oddzielna stronka w ogóle. Co jest za... To sekret, ale tobie mogę chyba o tym powiedzieć. Za tymi drzwiami mieszka pewien dżin. Prosił nas o jakiś cichy kąt, w którym mógłby zamieszkać i wy... Dzwonki? Możesz mi powiedzieć, jak mam zadzwonić? Przykro mi, ale choć wiele ci zawdzięczamy, muszę... Aha, czyli trzeba zadzwonić w tym. W kolejności. W takim razie. Siema, Aikwen. Cześć. Buongiorno, co tam? Czyli tak. Co ty masz za kolor w ogóle? Jest taki różowy, żółty. Taki... Taka brązowa sraczka. Błękitny. Taki fiolet z różem zmieszany. Chyba jestem daltonistą. Szary, zielony. Dobra. Zimno, deszczowo? Kurde, u nas słońce? To jestem w szoku, panie Aikwen, że u ciebie tak jest. Szczerze mówiąc. Ogółem nieprzyjemnie. Jak ja mam zadzwonić tymi? Trzeba zacząć od końca. No to żadnego dźwięku nie wydaje, nie? Zajebista gierka. Aha! Dobra, to jest taka minigierka. Tylko żebym ja pamiętał, jak to tam było. Ten był... Kurwa, nie pamiętam, muszę sobie zapisać.
Nie spamiętam tego. Może mi ktoś zapisać na czacie, bo nie chce mi się gierki wyłączać. Różowy. Żółty. Brązowy. Błękitny. Różowy. Biały bądź szary, nie wiem. Chyba szaro-biały. I... green. Jak ja to sobie zaraz wezmę telefon i sobie zapiszę. Bo screenshota oczami nie zrobię, niestety. Niestety, niestety. Ale mogę zrobić screenshota telefonem. The future is now, old man. Tylko w jakiej to kolejności będzie? Chyba od tej, nie? Zaczynając od niego. Ale cheating, no co ty myślisz, że będę myślał? O, dziękuję bardzo, Rozaza. Łososiowy! A ja powiedziałem różowy, ale wstyd, co? No, łososiowy, kurde. Dobra, lecimy. To jest ten łososiowy chyba, co? Łososiowy. Zielony. Brązowy. Błękitny. A łososiowy to który to będzie? Tutaj są kolory pomieszane, ty. Tutaj są kolory pomieszane w tej grze. A czerwony co to? Nie było? Może to jest ten łososiowy, ten czerwony. Siema NVD, cześć, co tam? Może to jest ten. Może to jest czerwony ten łososiowy, nie? Zobaczymy. Jo, jo, jo. Źle, co jest? Jasny zielony. To jest chyba... Jeżeli jest taki dźwięk, to znaczy, że jest chyba coś dobrze. Co jest? To jest czerwony? Dobra, jest tak. Spróbuję sobie zapisać. Czerwony. Ja myślałem, że to jest w ogóle różowy. Żółty. Chyba żółty, nie wiem. Brązowy. Jakie dziwne są te kolory. Błękitne. Teraz jest różowy. Ale pojebany. Biały. Nie wiem, chyba. I zielony. Zobaczymy. Jakie pomieszane w ogóle. Ja wróciłem po świętach niedawno. Aha, ostatni poziom w GTA. Uuu, panie. Trzymam kciuki. W takim razie. GTA nie wybaczę, ale to pewnie wiesz. Dobra. Let's go. Czerwony. Żółty. Brązowy. Błękitny. Różowy. Biały. I zielony. Jezus Maria. Co za ciekawostka. Jak się tu dostałeś? Zresztą nieważne. Chcesz czegoś ode mnie? Wszyscy goście zawsze czegoś ode mnie chcą. I wpadają non-stop co kilkaset lat. No więc ja... A co? Nie... O kurde, ty, ja się zastanawiałem, po co się zbiera te kryształy. Teraz w końcu można coś za nie kupić. Ale sztos, to jest te GTA, co gra Phil Collins? Tak, na końcu będzie koncert, tak jak NVD pisze, no. Będziemy grać na kolorowych dzwoneczkach. Ale kinol? Prawie o monitor mi haczy tutaj. Czy ja czegoś potrzebuję?
Nie wiem, mogę klucz kupić. Nie wiem po co mi. A są chyba buty. No tak, to jest to GTA, co będzie grał w Freakonis później. Serio mówię. Dobra, i kupię sobie żyćko. Skoro tego właśnie potrzebujesz. I to jest to całe spotkanie z Jeanem? Aha, dobra, bo ja chyba miałem sobie kupić po prostu buty do latania. A nie, to są buty, dzięki którym szybciej biegam. Spoko. Czy coś jeszcze mamy tutaj do załatwienia? Gdzie? Gdzie? Tylko po co ja to teraz użyłem, nie? Przerwy w torach i rozwidlenia drogi. Wózek jest ciężki i wolno reaguje. Warto więc obserwować drogę daleko w przód. Jeśli zwolnisz, łatwiej będzie ci omijać przeszkody. Thank you! Ale wcale nie jest inspiracja Hugo, nie? O kurwica. Gra roku, nie? Let's go. Jaka muza? A, przegrałem. Jazda, jazda, jazda! W co ja grałem, nie? Ej! Dobra, muszę trzymać prawie, że do samego końca, okej. Okay. I got it. Ale muza jest naprawdę dojebana fest. Dobra, let's go! Jeszcze musimy się pilnować, żeby nie zjechać gdzie indziej. Malena! Zjechać mieliśmy. Dobra, nie wiem, tędy pojedźmy. Gra daje mi wybór, najgorzej. Chyba w Crash... w Crashu The Wrath of Cortex był podobny level. Teraz mi się tak przypomniało. Albo mi się wydaje, bo ta muzyka przyspiesza. O kurwica. Nie wiem, jadziem tutaj. Naokoło. W piździet tam. Kangur kukało? Ej, w kangur kakao grałem tylko raz. To jest dwa levele tylko. To tak na przyszłość. Dobra, nie wiem, jedziem tutaj. O kurde, prawie bym się wy... Daleko jeszcze? Oooo! To jest tak dobry level, że chyba go specjalnie przedłużali. Oj! Ole, jak mnie pod ciula wzięli, ty! Prawie mi spadł. W Kangur Kukao był poziom z lotnią. Tutaj też podobno jest jakiś poziom latany. Z tego co widziałem na minimapie. No już coraz częściej są przeszkody. Pewnie zaraz koniec. Mam nadzieję. A w prawo.
Aha, bo ja chyba naokoło pojechałem, ty. Nie no, muzyka bez kitury je beret fest. I... Soundtrack the besta bez kitu. Chyba będę słuchał w drodze do pracy, nie? O kurwica, moja głowa. O dobra. Tak się gra. Tak się gra, panie i panowie. Ja oddaję koledze okulary. I ten. I co? Dobra, jestem. To jest ten, to jest dobry materiał na jakiś rabzenia, nie? To ma mega, mega potencjał. Wspaniale. Teraz idź do świętego kamienia, a ja w tym czasie coś wymyślę. Wróć do mnie, gdy przeczytasz przepowiednię. Do świętego kamienia. O, patrz NVD. Tutaj wcale nie będzie poziomu z lotnią, nie? Wcale. Na pewno nie będzie takiego. Absolutnie. Pewnie będzie bardzo łatwy. To samolot, no to już taka technologia jest, nie? Wikingowska. Dobra, miałem mieć jakiegoś kamienia. Dobra, tam coś jest. Stonehenge. Czemu nie mogę pójść tamtędy, tamtą ścieżką? Mam jeszcze te buty? Nie, nie mam butów. Najgorzej. Zaraz ten, pojawią się zombie jak w Gothiku. Jak w Gothiku dwójce, jak wciśniesz ten na kamieniu. Też był samolot w tajemnicy wulkanu. Nadejdzie kiedyś taki dzień, gdy zło podniesie głowę i zmrozi ludzi mroczny cień, a wielki lud odetnie drogę. Wtedy do walki stanie sam bohater bardzo młody. Odbędzie długą podróż tam, gdzie bogów są ogrody. Aż w końcu stanie sam na sam ze złem o wielkiej mocy. I choć nie będzie wtedy sam, samotnie walkę stoczy. Kurwa, jakie głębokie. Aż fikoła zrobiłem z wrażenia. Co, ten stary dziad mieszka obok tego kamienia i nigdy nie czytał tej przepowiedni? Tylko ja miałem to i zrobić? Nie mam pytań. A dobra, tam jest. Chciałem mówić, gdzie on się podział. Teleportował się do samolotu. Dobra, to lecimy, nie? Że poznałeś.
odnosi się ona właśnie do ciebie. Mam jednak złe wieści. Nawet w najstarszych księgach nie znalazłem metody stopienia magicznego lodu. Przychodzi mi na myśl tylko jedna osoba, która może tu poradzić. Jest nią bogini Freja. Oto machina, którą wymyśliłem. Lata może nie najszybciej. Dobra, po prostu musimy polecieć do bogini Freji, bo chłop nie ma pomysłu, jak rozbrodzić. O kryształach! O kurwa! O Jezus! Sterowanie to jest po prostu kraina wiecznej debesty, nie? O kurwa, to z tym się nie da latać, tej! Jak myślicie, że helikopterek z Vice City jest... skurwiały... O! Albo poziom w Gwiezdnych Wojnach Cieni Imperium z lataniem albo zjeżdżeniem na spiderze, to tutaj to jest po prostu... Czy my jesteśmy pod wodą? Samolot pod wodą. To ma sens. O kurwa! Ale jajce. Uuu, dostałem! Mayday. O kurwa! Dobra, nie zbieram tych kryształów, wywalone jajca mam. Zaczyna się. Ja się mówię, jaki lejtowy poziom, nie? Latamy se. Brzmi jak... Do tego utworu można by było bez kitu dołożyć jakiś beat techno jeszcze. Jakieś explosion pierdolnąć. O, ale tym się nie da latać, ludzie. I believe I can fly. Underwater. I'm underwater, please help me. Nie no, gruby poziom to jest. O kurwa. Chyba was deczko poniosło, guys. O kurwa, dostałem. Oła, kurwa. Oj, nie w tą stronę. It's a trap. Zrazu już szło ten tekst tego. Z Gwiezdnych Wojen. It's a trap! Ptaki latają pod wodą. Yeah, let's go! To ma sens. O kurwica. Siema Rakun, jak skończę to cudo, to odpalam jeszcze wybór gry na jedną grę. Więc no, na razie gra się pięknie. Najlepsza gra, jaką grałem w tym roku chyba. Game of the year. Siewa, co tam? O mój Boże. Czy ja dopiero... O! Pamiętaj o kryształach! Ja pierdolę, pamiętaj, żeby nie wlatywać w ścianę! Ej, czy ja muszę zabrać określoną ilość? A, to jest tak jakby... O kurwa! Ja dopiero ogarnąłem, że tu twoją mocą są kryształy i jak ich nie zbierasz, to się może level skończyć. Ale ich pojebało!
Znaczy tak jakby kryształy to jest paliwo. Jak skończę gierkę to ten. To ci dam znać. No, no na razie jest, ale tam już pod koniec, jak wtedy leciałem w ścianę, to miałem raptem 9, nie? Oła kurwa! Oła, oła, oła! Kurwa! Ktoś tego to by Kubica nie uratował. Chuj w to. Dobra, i tu się zaczynają schody. Jeszcze tu tak wolno leci, ja pierdolę. Ej, szkoda, że nie mam tych butów, bo jestem ciekaw, czy by ten stateczek przyspieszył. Ale srajda. To jest gra dla... O! To cię ja tylko dotknąłem, led... Analog minimalnie dotknąłem. Dobra, spróbuję to na tym, na wsadzie ograć. Na wsadzie jest trochę większa kontrola chyba. Jo, trochę jo. Się nie spodziewałem, że na padzie się będzie gorzej grało, ty. Ale to wolno sunie, ja pierdolę. Na 20 przejdę ten poziom, nie? Ale przyspieszył, o kurwica. Ła, 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 ła! Siema, Zorony. Cześć, siemanko, co tam? Chyba pierwszy raz tutaj, co? Witam, siemanko. Co tam, jak tam? O, ten level jest odklejony fest, nie? Piękna gierka, no. Wiesz, ja już tu nerwów straciłem, Rakun. Jeszcze wczoraj save'a usunąłem przez przypadek. I musiałem w nocy przechodzić do momentu, w którym skończyłem na streamach, nie? Więc pograłem sobie w tę grę podwójnie. Najlepszy moment w życiu. A no, na wsadzie gra się o ciupinkę wygodniej. No właśnie tak się zastanawiałem, czy to właśnie, wiesz... Czy to jest Sir Zorro? Siema, siema. Tak podejrzewałem. Kurwa, ile ja mogę damage'a tu przyjąć na klatę? Ja wczoraj po 40 godzinach skończyłem Disco Elysium, ale to się nie mówi do tego. No a jak? A na co to jest to Disco Elysium? O, jak przejdę ten za... Przejdę ten... Jak przejdę ten level. No widzisz, Guszko? Ci się spodobało dla ciebie, co? Spodobało się dla jego. Tutaj wszyscy tak wchodzą i patrzą, mówią, ale gówno. I później popatrzą parę minut i nie zmieniają zdania. Dalej twierdzą, że to gówno. Ja pierdolę, ty. Tak więc wspaniała gra, najlepsza. Game of the year. Ewidentnie. Ja pierdolę. O mój Boże. O mój Boże.
czuję się jak Anakin Skywalker, latając X-Wingiem. Bez kitu. Lecimy do Gwiazdy Śmierci. Tylko że Gwiazdą Śmierci... będzie chyba jakiś wiking. O kurwica. Aha, na wszystko wyszło. Chyba że... kurwa, daleko jeszcze? Bo ja tak lecę i lecę i lecę. W sensie z jednej strony fajnie, że chcieli zrobić różnorodny gameplay. Chociażby z tym jeżdżeniem na wózku. Czy te etapy lotnicze, ale się czuję jakbym grał w Beskidów Cieni Imperium, że za dużo chcieli ukać i nic nie wyszło. Oluju, nie, spokojnie, chill the fuck out, man! Chyba prawie straciłem kontrolę nad tym gównem. Już mi się pisior schował. Pod dupę. No, przy Beskidu, nie? Przedłużają skurwibąki tę grę. Albo wiesz, albo udało im się w końcu... zaprojektować ten level i wiesz, już chcą skorzystać, nie? Raz a porządnie. Zrobić 40 minut lotu. Ale bez kitu by się już mogło skończyć. Żadnych gwałtownych ruchów. Dziękuję bardzo Ozoron za followa drugiego. Bardzo miło, dzięki. Trzeba będzie, że dwa alerty dostawał, jak będzie stream. Ja pierdolę. O Jezus. Co za skurwibąk projektował ten level, to ja nie mam pytań po prostu. Czuję się jak kurde ten Tom Cruise w Top Gunie. Z lądowaniem na statku. Dobra, widzę jakieś domki. Dobra, chuja, lecimy dalej. Mam nadzieję, że ci się kryształy nie skończą przed końcem. No ja też mam taką nadzieję, tylko patrzę na ten licznik, jak on ucieka, nie? Jakbym miał to przychodzić jeszcze raz, to uwierz mi, chyba bym wywalił głową w biurko. Autentycznie. Teraz do góry. Kurwa, widać jakiś las. Chyba jesteśmy blisko. Masz już mało kryształów. Próbuj do jakiegoś szybko dolecieć. Dzięki kurwa za info, dziadu. Ja pi... Co to było? Czemu ja spadam? Bo ja spadam. Kurwa, kończ waść wstydu oszczędź. Bez kitu, Man Eater z Dark Souls to jest chuj przy tym, nie? Chyba się udało?
Rozjebałem się, ale poziom ukończony. No i w pizdu i wylądował. Cały misterny plan też w pizdu. Wylądował. W pizdu. Udało się, zaraz wracam. Idę ogarnąć emocje. Oswald, ty gnoju, co ty żeś mi za grę wybrał? Tam stary, o kurde, tam stary coś mówił na początku, nie? Że coś tam, nie wszystkie rośliny, coś tam, ale nie wiem, nie słuchałem, bo byłem za bardzo podekscytowany. Aha, dobra. O ty, jaki zasięg ma? Ej, ja mam jakiś klucz. Aha, nie pasuje. Super. Sztos. Ale z tymi levelami to ich ponosi, co... To ich ponosi coraz bardziej, nie? No dawaj. Hehe. To jest gra dla dzieci, nie? Przypominam. A tu coś jest w ogóle? A nie, wdawało mi się. Tak, tutaj coś jest. Aha, słodziutkie nic, dobra. Co to za laser beamy? Oj, oj. Ja nie wiem czemu, stoję przed tym, nie? Wyskakuję do przodu i on się wywala. No to muszę ogarnąć, w którym momencie dokładnie wyskoczyć. No dawaj. Ludzie wam to każe dziwnie patrzą? Nie dziwię się. Siema Kafali, o tutaj nie ma takiego alertu. Ale mogę ci ten, cover zrobić. O, witam, witam. Siema Kafali, bandyto. Ją, jakbyś zrobił, to by był. Ogółem. No, tu się zacznie zawalać pewnie. Chłop 30 lat ogląda gry. Chłop 26 lat gra w grę dla dzieci. Nie wiem co gorsze, panie Zoru. Kur... Prawie mnie zepchnęło. Już na miksa idzie? No to czekam. Kur... Debela, no. Ty
Kafali Bandyto, bo ja mam pytanie do ciebie, bo ty jesteś takim komputerowcem ogólnie, nie? Kurwa, zbugowałem się. Chciałem zapytać, czy ogarniałbyś, jak się dostać do plików gry Legacy of Kain Soul Raver, żeby zrobić własne spolszczenie. Co, ta gra z baku się dostałeś? No ta gra wychodziła w tym czasie, kiedy był taki hype na gry dla dzieci. Tutaj kryształy to też paliwo? Ty chyba nie, mam nadzieję, że nie. Ty bardziej mi jeszcze, jakby chciał, musiałeś to po nocy grać. To siedziałem, to jest dosłownie, zapis jest z godziny północ. Tam 30 minut po północy skończyłem w to grać. Z półtorej godziny mi to zajęło, nie? Żeby to nadrobić. Jap! Kurwa! No zależy, jaki rodzaj plików. 7-Zipem? A wiesz co? Spróbuję. Spróbuję otworzyć 7-Zipem, bo WinRarem mi nie otworzyło. Ale spróbuję. Piękne granie, zapomnę jej nigdy. Nie. WinRara używa śmiechu warte. Jo, bez hitu, no. Ale już dawno nie miałem pytania o licencję, o dziwo. Jak 7-Zip nie przejdzie, to Dragon Unpacker. Dobra, dobra. Spróbuję. Thank you bardzo. Bo tam właśnie widziałem, że... No właśnie wiesz, jak Ruscy się dostali do wersji PSX-owej do plików gry, no to też mi się chyba uda do wersji PC-owej dostać. Uf. Jak tylko Zeniu będzie miał punkty za gry, nie? To chyba wiecie, jaką grę mu wybiorę. No, trochę jo, nie? Jeszcze to ogólnie jestem taki, wiesz, siódma woda po kisielu. No właśnie, ja pamiętam, jak ten Zeniu gadał, że on to raczej nie będzie odpalał gier za punktem, bo będą ludzie syfy wybierać. I pewnie chodziło o was, nie? No i o mnie też. Chyba woda, no to też. Mówił, że bandyty mu będą słabe gry wybierać. Ja mówię, kto taki? Bandyta Kafali? Głuszko? Nie. Kurwa. Nie wszystkie rośliny są takie same. Magika robię, nie? Magik. Parówki z Illa de Vesta, więc jest taką ze słoika. Albo byś se ten po wodzie, po parówkach kawę zalał. De Vesta. Polecam. Naprawi pan grę? No udało, znaczy naprawiłem. Przechodziłem od nowa. Siema Bero. Buongiorno, co tam? Smaka robisz. A już dzisiaj jedno mam za sobą, taką kawusię, to wiesz. Zobacz, ile energii mam na granie w słabe gry. Ja nie ogarniam, w którym momencie mam to przeskakiwać, nie? Idę sobie kawusię robić. A to tak na spokojnie, te? Taką na spokojną, taką robotę masz, że nie miałeś co robić dzisiaj? Czy co? Kurwa. Nie pijcie wody z parowego, zmiecie z planszy. Dokładnie. Musicie być straight edge i nie pić wody po parówkach. Kurwa.
Dobra, jest, jest progresik. Znaczy właśnie czasem nie wiadomo, Bajro, nie? Czy spokojna robota jest lepsza, czy czasami lepiej jak jest zapierdolisz i czy szybko zleci. Nie wiadomo co lepsze. Dobra. O ty kurwo! Dobra, użyję sobie żyćka, bo wciągnie mnie. Widzicie jaki tu jest ten? Jakie tu są efekty słońca, jak się odbija? Ty normalnie GTA San Andreas. O kurwica. Dopiero teraz na to uwagę zwróciłem. Jaka ta gra ma fotorealizm wręcz. RTX One, dokładnie, się moja szur. A wy co, dalej jakieś Battlefieldy? To jest prawdziwa gra. Dobra, dawaj całuj. No. Dobra. Kurde. Ja nie mogę teraz zginąć. Jestem dalej. Jestem bardziej dalej w tej trasie niż kiedykolwiek. Nie mogę teraz. Co? Dostałem damage'a skądś. Nie wiadomo skąd. Dawaj. Dano jak takie gry miałem. No. Właśnie tutaj parę osób już mnie tutaj nakręca na takie gierki. Tam bakusiowa przygoda czy coś takiego, nie? Bardziej martwy niż żywy, ale to martwy w środku, czy jak? O kurwa, jakie przywitanie w cymbał ty dostałem. Ale tu jest nasrane, teraz no chyba ich pojebało. Ja pierdolę. Mam ostatnie życie. Dawaj, give me a kiss. Co? Kim jesteś? Uciekaj stąd czym prędzej, zanim zauważy cię strażnik. Ale muszę cię uwolnić. Już za późno. Obudził się. Postaraj się zniszczyć łańcuch mocujący klatkę na drzewie, a użyję swojej mocy, by poskromić strażnika. To magiczna klatka i przez jej pręty moja moc się nie wydostanie. Spróbuj dotrzeć na szczyt klatki. Dobra, no problemo. O kurwa. Co to za Demon Souls? No to co, jak patrzymy co ten Blizzard odwalił, to daj znać. Jeszcze wzięła faza na stare gazetki komputerowe. No weź tam zobacz czy coś masz. Baba bez ciała gada, śmiechu warte, ona gdzieś jest zamknięta tylko. Aha, tam. Okej, jak ma się tam dostać? Aha, dobra, już wiem jak mam się tam dostać. W ogóle jestem rozwalony jak ten storyline się rozwija, nie? W sensie... No wy kurde... Ale wam... Mogę ich pokonać? Jo, mogę. Hehe, zabiłem ptaka. Chodź tutaj. Dobra, ich porozwalam najpierw. Ja pierdolę.
Ale ta gra jest denerwująca, nie? Jest tak annoying. Ty, ja mam tam teraz doskoczyć, jak oni mnie ciągle napierdalają. Czy ktoś to w ogóle tetował? Z każdym razem, jak myślę, że mam jakiś pojebany level za sobą, to zaraz dopada mnie następny, nie? Istna kraina wiecznej debesty. Dobra, stanę sobie tutaj. Bez kitu Dark Souls to jest chuj przy tym. Dobry bęgier przygrywa w tle. A jak? Same hity. Do mycia. Nie ma grania tu w pokoju. Dobra, tamten się podniósł. Najgorzej. Najgorzej, najgorzej. W kopalniach był bęgier, to jest to same. Bęgery. No ja pierdolę. O kurwa, ale... Uuu. Jaki kurwa kretyn to projektował. O Jezus, ale jak wlecą napisy końcowe, to chyba będę groźby wysyłał, nie? A tam jak doskoczyć? No chyba się w Banjo-Kazooie na Nintendo 64 za dużo nagrali. I pomyśleli, zrobimy fajną grę, tylko że nam nie wyjdzie i nikomu się nie będzie podobać. Dobra, kurwa, można i tak. A, nie mogę z tym nic zrobić. Czajcie, że to się wydaje takie proste, żeby tam po prostu wlecieć na tą klatkę z tej pajęczyny? Muszę z tej góry tam wyskoczyć, na tą pajęczynę. Wtedy tam przepierdolić na ten. Na tą klatkę, ale jest mega ciężko. Co? Ale muszę cię uwolnić. Ja muszę cię uwolnić. Oni tu napierdalają jak do kaczej dupy. 350 przeciwników naraz, ty. O luju, kto to projektował? Panie i panowie, dajcie żyć. Ja pierdolę. To gra dla dzieci jest, dokładnie. Ja nie wiem, jak ja bym miał parę lat i bym miał w to grać, to bym wyrósł na takiego frustrata, jeszcze większego niż jestem. Bąku. O ty, o Jezus. Zaraz zobaczę, czy nie mogę jakiegoś tego dużego ptaka zbugować. Na szybko trzeba? No ja wiem, ale patrz, co tu się dzieje, nie? Jo, ale ten jeden się podnosi, nie? W sensie, ten największy ptaszor, on i tak się podnosi wtedy. Nawet jak mu łokieto sprzedasz. Co? Kiedy chciałeś dostać Raymana 3, a dostałeś to bez kitu. Chodź tutaj. Dobra, wylądował. Ty skurwibąku. O, teraz, o, wykorzystaj ten moment. Dziękuję bardzo za info, ty. Wcale nie połączyłem wątków. Kurwa, podniósł się. Bo tutaj jak nie wlecisz, nie?
Kurwa! Jeszcze nie doleciałem. Ale srajda. No bez kitu, ja czuję, że zaraz, kurde, sobie coś zrobię chyba. Jeszcze ta muzyka, ty. O kurwa. Kitu. Ara, wyjdę na ulicę. A nie można jakoś tego dziada zbugować? Żeby gdzieś poza mapę wypadł czy coś? Ja pierdolę. O Jezus. Ten mi tu teraz rady daje, ty życiowe, co za gość. Dobra, te mniejsze nie są aż tak bardzo szkodliwe, szczerze mówiąc. Gorzej. Ale ta fizyka tej gry to jest jakiś. O ja pierdolę. Tak, niestety, no. No niestety, bo miasto jest średnie bardzo. Ty, ja i tak sobie już... O! Ale... Nie, no na klawiaturze mi idzie jeszcze gorzej. Dobra, one more time. Dlaczego masz się podniesie? Kajko i kokosz na eksta. Kajko i kokosz chyba nawet mam gdzieś na płycie. Dobra, chciałem go ubić prędzej, żeby mieć sobie bez kitu, to jest pattern na bossa jak w Dark Soulsach, nie? Szkoła latania, tak dokładnie, no. The besta gierka. Dobra, jeden padł. Gdzie jest ten drugi? Tu jest. Dawaj, chodź tutaj. Tylko, że Kajko i Kokosz porzuciłem fajną grą. W przeciwieństwie do tej. O ja pierdolę. Tutaj trzeba uniknąć trzech strzałów, nie? I on nagle siada ze zmęczenia. Dobra, robimy to. W ogóle skakanie na pajęczynę to jest jeden z moich najgorszych momentów w grze. Bo tutaj już był taki jeden. Ja go nienawidzę. I tutaj widzę, że sobie twórcy uznali, że hej, powtórzmy to, nie?
Dobra. Kurwo! Co tam się najlepszego odjewało? Dlaczego? Dlaczego? Czekajcie, zaraz sobie nadrobię czatki, tylko zrobię jeszcze jedno podejście do tego, zanim usiądę na butle od Vanisha. Dobra. No toć! Dobra, dobra. Ulecz moje rany psychiczne. Wspaniale. Teraz jesteś już silniejszy. Ta siła będzie ci potrzebna. Za ile jest wybór gierki? 30k punktów. Jak skończę tą gierkę, to wtedy będzie można coś wy... Jeszcze pić propiłby magik na streamie. Daj mi czas, ta gierka mnie w ogóle nie oszczędza. Ja nie wiem, czy ty widzisz. Ta gierka coraz bardziej tylko wrzuca za plecy. Tę muzyczkę powinni puszczać więźniom w Guantanamo. Ja sobie chyba zgram soundtrack z folderu gry na telefon dzisiaj. To można jakoś przyspieszyć? Czy ten level tak wygląda? Powtórka z samolotu bez kitu. Nowa nuta, to w końcu coś nowego. Coś, co w miarę dobrze brzmi, nie? Assassin Valhalla wygląda zajebiście, co? Żegnajcie nam dziś hiszpańskie dziewczyny. 300 chłopa na galerze. Znaczy to są chyba duchy ogólnie, nie? Teraz będziemy słuchać tylko przez następne pół godziny. Tylko właśnie fajnie by powiedzieć, gdzie mam płynąć, nie? Znaczy tam przewinąłem cutscenkę, ale w sumie to wywalone jajca, bo ja nawet nie wiem, co ja mam tutaj robić. Jedna droga jest. Droga przetrwania. To jest to, co czeka twórców tej gry. Zapierdalanie na galerze. Bez kitu. Kurwa, coraz węższe te korytarze się robią. Ale przynajmniej nie jest na cza... Kurwa, jakieś ryby tu pływają. Jak oni tu skręcają, no, bez kitu. Jak go-kartem. Się czuję, jakbym jechał. Karpie, co się za dużo mułu nawciągały. Dobra, teraz pytanie. Gdzie teraz? Tu? Ja pierdolę! O kurwa! O Boże! O Boże! Ja nie wiem, co ja tu robię w ogóle, nie?
Jakieś dziecko w ogóle słychać w tym utworze. Tu mam dopłynąć do brzegu? Więcej pytań niż odpowiedzi. No nie wiem, no taką pierwszą logiczną taką myślą jest, że hej, do brzegu, nie? A chyba jednak nie. To była taka zbyłka, zagrywka, no. Żebym przegrał. Pójdź prosto? Dobra, postaram się. Zrobię wszystko, co w mojej mocy ogółem. Ale te levele są skurwiałe. Teraz pójdź prosto, ale którędy? Dobra, skręcę tutaj. Pamiętam, gdzie diamenty? Tutaj wszędzie są diamenty. Może bym wypierdolił. Dobra, płynę za diamentami, tak jak w kafali piszesz. Co może pójść nie tak? No tam były te rybki, nie? Więc popłynę w tamtą stronę. To jest najlepsza gra, jaką grałem w życiu. Bez kitu. Podczas tego levelu to człowiek ma chwilę, żeby się zastanowić nad życiem w sumie. Najlepsze jest to, że przewinąłem cutscenkę i nie wiem, co mam robić. A, zaraz. Może się coś wyjaśni tutaj ogółem. O nie, płynie to gówno. O nie. O nie! Okej. No jak ja zobaczyłem ten brzeg, mówię, no to dobra, nie? Do brzegu. Lećmy. Ale najwyraźniej nie. Jak ja Tokyo Drift robię pomiędzy skałami, ty. A dobra, dobra, tam coś jest, dobra. Ci jeszcze kulami napierdalają. O ja jego. Ale was tutaj teczko panowie poniosło. O luju. Chłopiec dookoła świata wypłynął bez kitu. Kolumb Modi i Nana Kolumb Edition. Żeby zaraz się nie okazało, że jest ten zaraz będzie jakiś spad i sobie tak walnę do ten i będzie koniec gry. Spróbuj jeszcze raz. O dobra, to jest jakaś łucina. Zatopiona. Chyba muszę zwiększyć czujność. Ogółem. Do Union City. Może już wtedy istniało. O kurwa, ta ryba. Sio. Sio. Dobra.
Ej, a my tędy nie lecieliśmy czasami? Przecież to jest ten sam poziom, tylko jest odwrócone. Recykling poziomów. O ja pierdolę. Tokyo Drift. O Jezus. O Jezus. My tu zjechać mieliśmy. O kurwa. Malena. Jezus. Slalom poszedł. A bo Wisłą tu ten, do Grudziądza płyniemy. Slalomem bożym. Ale ten level jest kurwa nudny. Chociaż może to takie uśpienie czujności, może zaraz coś pierdolnie. O kurde, rybka. Smokiem będzie można grać? No bez kitu, ja też siedzę i mam takie... Po tych emocjach z poprzednich poziomów, nie? Po tych niemalże rage quitach prawie? Bardzo podbudowanych? Dynamiczne streamy, takie lubię. Dokładnie, to jest chyba symulator race'u, dosłownie, nie? Bo tu się kurwa nic nie dzieje. Jak będzie level ukończony, to się chyba... zdoję ze szczęścia. Chyba się już zdjąłem, bo ta woda się żółta zrobiła. Czy my teraz w ogóle nie idziemy do spotkać Tora? Tak mi się wydaje, bo tam coś było, że mamy spotkać Tora. O kurwica. Ile kilometrów ma Wisła? No już zdecydowanie większa połowa jest za mną. No, Guszko, ja mam taką samą reakcję, bez kitu. Kurwa, niech to się kończy już. Ile można? O Jezu. No jest zróżnicowany, nawet bardzo. W sumie to może powinienem być wdzięczny za ten poziom taki trochę... posiadające jakieś wytchnienie w tym całym pierdolniku. Kolorki wody się zmieniają. No, może jestem coraz bliżej. O! Ja pierdolę, tu się nic nie dzieje. Niech ktoś... Dobra, jakieś tam życie tracę przez te ryby. O dobra, znowu się kolor wody zmienia. Widzicie to? Drugą kawkę sobie zrobię. Ja też chyba zaraz skoczę bez kitu, bo... Jest Bully of S po tym intense gameplayu, nie? Był taki mega intense gameplay i nagle teraz... Ej! Bo to jest dosłownie ten sam poziom, tylko on jest odwrócony. I wtedy leciało się tym samolotem pod wodą, jakkolwiek to brzmi. I tam się leciało w miarę szybko. A tu tym płynie się tak wolno, że o, ja cię kurwię. Odpoczywaj, poziom z chmurami. Bo no właśnie bardzo często słyszę, że, znaczy bardzo często, nawet czytałem sobie, czy jest jakiś sposób, żeby odzyskać tego save'a, którego nadpisałem. I wyskoczyła mi notatka, że właśnie ten poziom z chmurami, że są na niego jakieś sposoby, jeżeli nie możesz go przejść, a takie...
Dobra, przyjdzie czas, to będę płakał. To może wtedy. Siema Siu, dzień dobry. Siemanko, co tam? Już do domu wróciłeś? Czy jeszcze nie? Ja pierdolę, co tu się dzieje w ogóle? Jo, a na koniec puszczasz mi film o facecie w wódce. I ty chcesz, żebyśmy dobili interes? Siada mi panie od tej waloty. No mi też, przyznam się bez bicia. Jeszcze w wannie jaja moczu o 20 bierzam? A co taki ten? Streama sobie w wannie oglądasz? No bogato, patrzcie go. Taki to pożyje. Ja nawet trzymam strzałkę do przodu, bo mam nadzieję, że to w jakiś sposób przyspieszy mój tor jazdy, ale chyba nic z tego. Jest! Jest! Poziom ukończony. O kurwica. W labiryncie na pewno umieszczono wiele pułapek. Poruszaj się ostrożnie i powoli. Labirynt Boży. Mi jak jeszcze podziękujesz nieraz, że mu od jego wziąłem zamiast goticzka. A na goticzka też przyjdzie pora, nie? Szampan bezalkoholowy będę kierował. PGR-y nauczyły jazdy. Dobra, ja się muszę chyba najpierw dostać do punktu tego zielonego tutaj. Aha. Ślepa uliczka, koniec gry. Dobra, czekajcie, bo to trzeba na spokojnie usiąść. Dobra, musimy w lewo pójść. Oho, poziom się zmienił, no. Tylko ja coś muszę tutaj właśnie pokombinować, chyba, że muszę najpierw przejść do tego zielonego punktu, a potem do niebieskiego, tak mi się wydaje. Tak, teraz będzie pół godzinki, zanim rozkminię, o co tu chodzi. Później jeszcze jakiś boss wyskoczy, który będzie mnie zabijał cały czas. Ale ta mapa jest mała. Muszę rozkminić, o co tutaj chodzi, jak tam przejść. Ja tego w ogóle nie widzę. Jestem niewidomy. Jaka impreza? Nuda w chuj. Myślałem, że cię zabiję. Serio. Już sobie tak planowałem włożyć te dwa ołówki i uderzyć głową w biurko. Z nudów. Już wolę grać młody i nane. O. A to chyba coś oznacza. O kurwa. Duchy Boże. Jak to nie są Dark Soulsy dla dzieci, to ja nie wiem co, nie? Dobra, w ta strona trzeba iść. Dobra, już widzę wyjście. Nie idź w stronę światła, Dokładnie, Kozłot. Było bardzo nudno. O nie, już się zgubiłem. Aż tyle ludzi miałeś do odwiedzińców? Ej, ja autentycznie nie widzę tej mapki w ogóle, nie? Na monitorze. Przy tej rozdzielczości.
tu też jest ślepa uliczka. Lewej strony się trzymać, no. Postaram się. Nie no, ja tu byłem. A mogę wejść potem? Bo po takich rzeczach już zaglądałem. Chodzić. Kosła brakowało i ja! No. No muszę się cofnąć. Czekajcie, jakie to jest... Tu jest zamknięte. Dobra, muszę iść wyżej i w prawo, dobra. Siemanko, Frickton. Cześć, witam, co tam? Ja no, muszę iść tutaj. I w prawo. Znając tych... Te ciamajdy, które tworzyły tą grę, pewnie... Ten tunel będzie jeszcze tutaj pokonywany 45 razy. Bo jak już go stworzyli, to o, dobra, to lecimy jeszcze 45 razy, jak to ktoś ogra. Jak już łaby zrobione... O kurwa. Dobra. Tu mi się troi w oczach, nie? Dosłownie, ja pierdolę. Ty, ja to muszę dosłownie naokoło przejść. Fortnite'a? O kurde! Ktoś jeszcze ciśnie w Fortnite'a? Pewnie jeszcze dużo osób. Ta gra to raczej za szybko nie padnie. Dobra, im jest więcej wrogów, to znaczy, że dobrze idę. Złota zasada, nie? Siema, byku. Co tam? Teraz tu. Jakiś niepoważny chłop robił ten poziom. Te poziomy w ogóle, kurwa, kto to robił? Ja bym się chyba rozpłakał, jakbym był dzieciaki, bym dostał tą grę, nie? No oszczędzaj, Guszko. Idealną gierkę znalazłeś? To się nie mogę doczekać. W takim razie. Dobra, czekajcie chwilę. Dobra, wszedłem w ślepy zaułek. To Ciów to jest, wiesz, twardy zawodnik ogółem. Panie Vaero. O kurwa. Ja nie jestem pewien, do którego punktu muszę się udać najpierw. Czy do żółtego, znaczy czy do zielonego, czy do niebieskiego. Chyba najlepsze dopiero przede mną tutaj jest.
Kurwa mać. Przestań mnie blokować, gościu. A co, on mnie nie chce puścić? Już nie ta forma, co kiedyś. O ja pierdolę. O Jezus. O ja jego. O się wjebałem. Co to jest? Czy ja muszę z niebieskiego punktu przynieść coś do zielonego? Jakieś ten? Pochodnie? O kurwica. Niech mnie ktoś przytuli, nie? Poczocznia. No dobra, jak tu dojść do tego niebieskiego punktu? Siema, byku. Ale ty mnie puść, ale mnie coś zaraz rozjebie tutaj w tej grze, no. Ty kurwo. Debil. Nie tutaj. Dobra, mamy tą pochodnię chyba. No i w pizdu, i wylądował. I wylądował. I cały misterny plan też w pizdu. Ta kamienna pochodnia wygląda... Dobra, wracamy tam. Wylądowałem. Siema, Mieszko. Witam, witam. Buongiorno, co tam? Pierdolę. A! Pięć tostów już się toczy. No to ja mam podobne plany na wieczór w sumie. Taka pizza polska. Dobra, wait a second. Teraz tutaj. Nie. Teraz tutaj. Ale ta muzyka to jest jakaś sraka w ogóle. Gdzie mam tą pochodnię? Dobra, jest, jest. Kurwa. I w która strona teraz? Tam jest buteleczka życia, ja po nią pójdę. Nie da się tego wyłączyć, w sensie tej gry? Nie, bo Kozwold ją wybrał. wiesz jak to jest, Mieszka, jak już cierpieć to na maksa, nie? Lecimy full experience z gierką. O, skończyła się. Jo, do każdej... To jest chyba... Kto to jest? O kurwa! Dark Soulsy, Boże.
O nie. Ile ja tych byków mam pokonać? Jest to jakieś żyćko? Dobra, padł. Halo, pogadaj ze mną. Ja nie chcę walczyć. Nie mam życia. O nie! Muszę pokonać ich czterech. Twórcy tej gry są pojebani po prostu. Bez kitu Dark Souls w tej grze to jest chuj, nie? Dark Souls przy tej grze to jest spacer. To jest spacer. Czekajcie. Nie, nie mam. Wziąłem przecież. Nie, kurde, myślałem, że mam buteleczkę ze zdrowiem. Tasie. Ile on ma HP do kurwy, no? Dobra, jest, jest, jeszcze dwóch chyba. Jak z Burnejką będzie bitka? O kurde, a na jakiej gali? Pogadaj ze mną! Dobra, mam przejebane. Heilig? O kurde. Obczaję chyba aż. Jasne, Baero, bardzo dziękuję za obecność. Następnego. Paput. Ta gra to jest taki egzamin w ogóle życia, nie? O nie. Nie mogę sobie pozwolić już na żaden damage, nie? Zajebane. Dobra, padł. Ostatni został. Come on, boy!
Kurwa, goni mnie. Co to jest za post-battle w ogóle, nie? Kurwa, nic mu nie zrobiłem jeszcze, ale... Nie! O mój Boże! O ja jego! To się nie może tak skończyć. Nie! Jeden HP, jazda. Dziś się zbugował. Cymbał. Dobra, goni mnie. Idzie? To jest pojebane, że trzeba się zatrzymać na chwilę i wtedy zacząć uciekać, nie? No toć padaj w końcu, ile on ma HP? Kurde! Niech ta gra się już kończy, niech ta gra się już kończy. Chłopco bije kamiennym, znaczy gargule, kamienne gargule drewnianym mieczem, no. Tak jest najlepiej, tak jest najlepiej, jest najlepszy sposób. Tak! Zagadaj ze mną. Witaj, chłopcze. Jeśli udało ci się tu dotrzeć, jesteś przygotowany, by usłyszeć, co mam ci do powiedzenia. Znam Lokiego i wiem, że jego złość jest potężna. Wiem też, że można go pokonać. Jednak ja tego nie zrobię. Loki jest człowiekiem, więc człowiek musi go pokonać. Udaj się do Thora, a on nauczy cię posługiwać się swym młotem. Przy jego pomocy pokonasz Lokiego. Użyczę ci swego wilka, by podziękować za uwolnienie Frey. Tak, to jest ten poziom. Zwróć uwagę na rodzaj chmur, po których biegniesz. Niektóre szybko się rozpływają. To jest ten poziom, o którym Kozwold tak gadałeś, że poziom w chmurach, którego nie da się przejść. Niektóre szybko się rozpływają. Okej. Okay. O kurwica! To jest to? Yeah, let's go! Kończmy ten syf! To już prawie końcówka? Kończmy ten syf! Zesram się, a dzisiaj to przejdę. Ta, to jest to? To jest to! This is it! Here it comes! O kurwa! Chodźcie. To będzie drugi poziom. Pewnie się będzie ciągnął jeszcze, jak wszystkie poprzednie, w sensie jak już są zrobione, to będzie skakanie 15 minut.
ocena. No tak, dokładnie. Różowa pantera lepsza. A w ogóle jest jakaś platformówka, nie? Różowej pantery. Oj, oj, oj. No tak, no to ci jasne, że przecież tu jeszcze będą przeciwnicy. Czy ja musiałem wejść na tą górną? Bez kitu, ja tu powinienem zaliczyć zgony jak w Dark Soulsach, nie? Znaczy jak w Demon Soulsach. No tutaj byłoby ich też ze 100 już spokojnie, nie? Ja muszę wskoczyć na tą górną, nie? Oj! O kurwa! Oj, oj, oj! No, czy nie? Dobra. No i w pizdu i wylądował. Się zaczyna. Muszę tam rozkminić właśnie, w którą stronę mam w ogóle tam lecieć, nie? Pewnie 1/15 poziomu, nie? Ja tu bankowo muszę wskoczyć, no na te chmury. A co tu się odjebało? Bez kitu, ja też, ja czuję jak po prostu to się wkręca, nie? Bez kitu. Tę grę można spokojnie do 100 slajków zaliczyć, nie? Jasne, Guszko, spoko, spoko, nie dziwię się. Bo ja ogólnie chyba muszę się na drugą stronę tutaj przedostać tym cudem. Na tej chmurce. Jak ona będzie wracała teraz? Nie?
Co tu się... Czy przeskoczę tam na drugą? Dobra, przeskoczę. Ale jakiś jebany psychol to zaprojektował, nie? A i to mnie będzie spychać, tak? Dokładnie tak, spychando. Chciałem teraz skok wiary zrobić, jo? Ja ledwo, ledwo, żebym wypadł. To już chyba wiadomo, że mu właśnie... Ja na początku, jak sobie wiesz, polatałem po tej wiosce i ta gierka wydała się taka mega przyjemna i dopracowana. Mówię, kurde, czemu? Szkoda, że drugiej części nigdy nie stworzyli. Teraz już wiem czemu. Czekajcie, zaraz wracam, bo muszę zrobić przerwę, nie? Muszę pamiętać, żeby w momencie, kiedy właśnie tam jest skok z w dół, to żeby robić go z dosyć sporym rozbiegiem. Psycha siadła, no już tak powoli czuję, że już jest, wiesz. Już jest takie living on the edge. Nawet bardzo. Ja myślałem, że na tych humorach mam się transportować, a one po prostu służą do tego, żeby cię spychać. Ja pierdolę. Siema, Jacob. O, kurwa! Ale jebać tą grę potężnie, nie? Co to za gówno? Ja dosłownie sobie zobaczę, w którym roku studio upadło, nie? Tej gry. Chcę to wiedzieć. To jest coś, czego muszę się dzisiaj dowiedzieć. Pozwól, co ty żeś wybrał? Wybór widzę tak szkalować? Bardzo dobry wybór. Dawno już się tak nie zrelaksowałem przy jakimś tytule, wiesz? O kurwa! Cool.
kurwa, no to ci... Przez moment... Jestem rozjebany. W niektórych momentach to aż ciężko uwierzyć, że tam można doskoczyć, nie? Jest tak na styk zrobione. Zesram się, a dzisiaj to ogram do końca, nie? Autentycznie. Jak już tam Frickton pisał, że już końcówka, że tam Thor i tak dalej, to już jest końcówka, to... Dobra. Fokus. Siema, panie kasztanie. Siema, siema, co tam? Dzisiaj humorek widzę lepszy. Jo, trochę jało, trochę tam poszło progresu, ale ci powiem, że te mody Inanna to jest Souls-like, nie? Patrząc na bossów, jakie tu są rozwiązania w ogóle momentami, jakie skurwysyjstwo, żebyś tego nie przelazł, po prostu ja czasami łatwiej mi się w Dark Soulsy grało, nie? Niż w to. Serio, autentycznie ci mówię. Bez beczuni, nie? Dobra. Jeszcze żyje. Jakby ta chmura teraz zniknęła i się zapadła, to kurwa, chyba głową uderzył, nie? Dobra, bo to jest to gówno, co spycha. O kurwa, o kur... O kurwa! Nie! Wszystko było zaplanowane. Prawdopodobnie ominąłem jakąś część levela teraz dzięki temu. Albo i nie. Czy tam jest zejście, czy nie? Let's go, let's go! Cześć, w tym poradniku pokażę ci, jak przejść pół mapy jednym prostym trikiem w grze Modi i stara najebana. I gdzie teraz? Ja nie wiem, co ja tu robię w ogóle. Nie, jak przejdę mod Inanna, to od razu robię losowanie, wiesz? Od razu robię losowanie, tak jak wtedy. Ale mi serducho zaraz z klaty wyskoczy autentycznie. Tu jest w ogóle... Tu nic nie widać do kurwy nędzy. Dom.
Nie! A jaki miałeś poziom we frontline, że cię wymęczył aż tak bardzo? No, psycha siada guszko fest, ci powiem. Just like I said, prędzej się zesram, niż odpuszczę dzisiaj to gówno do końca. Albo może jednak. No to późniejsze to już każdy. A ja nie pamiętam, żeby moch frontline był jakiś tam, nie wiem, mega ciężki. Chociaż może, nie wiem. Może słabo pamiętam. Chociaż nie, dobra, rzeczywiście, frontline był męczący w niektórych momentach, jak był jakiś poziom z szukaniem jakichś dokumentów czy czegoś tam i one już były tak chamsko poukrywane. No i też może jeszcze na easy grałem. Nie to co tutaj. Modi i Nana. Kurde, gdyby mi się udało jeszcze raz tak samo fajnie spaść, tak jak wtedy, nie? O, byłby sztosik fest. Kurwa, no! Ja sobie zmieniłem na easy, jest lepiej. Sam bym sobie tu zmienił na easy, ci powiem. Kurwa, już pewnie tam tak blisko było, nie? Ale jestem zły! No chyba będzie trzeba, panie Freakton. A spróbuję poszukać właśnie tu jakiegoś... Dobra, tu nie ma gdzie wylądować. W gorącej wodzie kąpany, no bo wiesz, już... Mam sporo do nadrobienia. Postaram się tak właśnie zlukać, czy gdzieś jest, nie? Jest jakiś skok do wylądowania tutaj. Tak żeby wiesz, żeby sobie spaść niżej. Wracając z pracy, miałem dwie pizzerie, to ja bym był już w obydwóch. Codziennie. Ja i moja gruba dupa. Dobra. No ja jakbym miał jakieś blisko fast foody, to coś ja już miał nadwagę, bankowo. Dobra. Tak od nich daje pięknie. No dawaj, no weź. No weź. Co ci szkodzi każdy? Weź. Ale to jest skurwysyństwo, że to jest tak wyliczone po prostu na ten, nie? Aha, wałuwa. No to trzeba zjeść. Jo, bez kitu, no. Albo butlę z tlenem od razu.
Ale to cię wyskakuje dosłownie w ostatniej chwili, no to się jakie to jest kurwysyjstwo w tej grze, no nie mogę, no. O Jezu. Klamerka, no. Ale ten level to jest... A jaki tu jest w ogóle kozłot problem, że nie można przejść tego levela? W sensie przez to, że ogólnie jest skurwiały, czy... Czy jeszcze jakiś bug w nim występuje? Bo jednakże tutaj... Warto byłoby też wiedzieć. On mnie wyjebało. Ta gra to jest jakaś sraka. O ja pierdolę, niech mnie ktoś przytuli, nie? No nie wierzę po prostu. Oni w ogóle testowali ten poziom? Bo mi się wydaje, że uznali, że dobra, tu i tak nie dojdzie, nie? Ja tam tylko zobaczy działa i chuj. Chujowo długie i na styk wszystko. No jest mega na styk. Zobacz, nawet tutaj sam początek. Ja tu muszę wyskoczyć dosłownie z samego końca i tak jeszcze nie dolatuję, nie? I muszę się wspomagać jeszcze podwójnym skokiem, jak wyląduję. Ale ich pojebało. O, teraz to ja żebym dał ciała. O Jezus. Bym chciał to dzisiaj skończyć, no. Spróbuję na klawiaturze, może będzie trochę inaczej. Jeszcze ta muzyka, no. O, ja pierdolę. Jakiś order z ziemniaka powinienem dostać już za samo granie. Na styk, tu jest dosłownie kurwa na styk, nie? Skaczesz z samej krawędzi i dolatujesz na samą krawędź. Nie ma nic pomiędzy.
To jest 1/4 pewnie tego poziomu. O, tam się coś pojawiło. Jakbym sobie tam spadł? Dobra, kurwa, nie będę już kombinował i tak... 1000 lat mi zajmie przejście tego. Ale gdyby... Na styk! Dobra, i teraz to jest to, co mi na styk też nie idzie. No ja się tak czuję właśnie, taki kurde no... Już bez chęci do życia w ogóle, nie? Dobra, jestem w tym momencie, w którym spadłem. Jakiś czas temu. Nie, 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 kurwa, nie, 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 nie. No i w pizdu i wylądował. I cały misterny plan też w pizdu. Jestem dosłownie fizycznie zmęczony, nie? Bez skitu. Ja pierdolę. Łączę się w bólu i nadziei, panie Siów. Lecić do ćwapy, żeby ustawić losowanie? Znaczy, wiesz co? Nic nie trzeba, może ten... nie to okno. Może, wiesz, akurat uda się... w twojej gierce wygrać. Już ponad pół godziny. Spróbuję do 20, jak do 20 mi się nie uda, to... to próbuję następnym razem. Siema Maciek, cześć, dzień dobry. Co tam? Dobry wieczór w sumie.
100 gra z jogurtów Bakoma. Tamte były dobre. A ta nie jest. Jakiś masochizm, nie? A, to jak Tony Hawk to Chiller Utopia, panie. Fajno. Zazdro. To jest taka stara gierka z 2002 roku, która właśnie jest troszkę popularna w Polsce. Jest też głównie znana z tego poziomu, który jest niemalże nie do przejścia. Jak widać. Już pamiętam tą mapę teraz na pamięć, nie? Już mam tak jakoś wyjebane jajca na to, czy mi się uda to przejść, czy nie, że masakra po prostu. A co on tak skacze z opóźnieniem? No ogólnie to jest skakanie spierdolone, wszystko jest w tej grze spierdolone. Tu teraz będzie chmura, która będzie próbowała mnie zgładzić. Dobra, jak coś to, jeżeli będzie coś, a gdzie taka dobra gierka jest do dostania, no teraz już nigdzie. Była tam w 2002 roku wydana chyba. A teraz już nigdzie jej nie można kupić, nie? Poza jakąś tam edycją na Allegro. Za tym, za 50 zł. No od Kozwolda mam, od kolesia, który wybrał tą gierkę. Więc jest grubo. Tu są... Skoki tak na styk po prostu. A instalkę ten, instalkę bardzo łatwo znaleźć na internecie. Ta gierka nie miała żadnych zabezpieczeń. Ja pierdolę, doleciałem. Dobra, jak coś to zaraz sobie nadrobię, rzadko jak będziecie coś pisać. Spróbuję się skupić po raz ostatni. Teraz tutaj. Dobra, i tu zawsze padam, tutaj, nie? Dobra, tu mnie jeszcze nie było. Powoli, bez pośpiechu. Staram się.
Nie no, gdzie teraz? Tu czy tu? Kurwa. Gdzie teraz? Toż tutaj nie dolecę. Za daleko tam jest. Chociaż może? No i w pizdu i wylądował. I cały misterny plan też w pizdu. Ale ta gra jest zjebana. Nienawidzę jej. O ja pierdolę. Na te podwyższenie też bym nie dał rady tam dolecieć. Tam za wysoko było. Nie jest za wysoko, tylko ci się wydaje. O, spróbuję na klawiaturze zagrać. Jo, to jest gra rodzinna taka. Że tak powiem. Kurwa! Ale już mam dosyć tej... Ale mam już dosyć tej gry. Panie, jeszcze jak? Oczywiście. No to chociaż ktoś, bo moi sąsiedzi to raczej wątpię. To musisz szocika zrobić, to ustawię wtedy. Jak przed chwilą walnąłem, cała ręka mnie boli teraz. No bez kitu tak będzie. Na pu. Teraz tam mam wskoczyć? No nie powiedziałbym. Na te górne. Dobra, niech podjedzie tutaj i spróbuję.
Nie mam pytań po prostu, nie? A, dopiero teraz się zabawa zaczyna, tak? Oh boy, let's go! Teraz to jest pokurwione. Ale mi się nie chce żyć, nie? Ja pierdolę. Jebać tą grę potężnie. Przy tamtym, co mnie czeka, to teraz wydaje się być mega proste, nie? Bo to randomowo zacznie przyspieszać. Fajno, fajno, no. Dobrze. Znaczy wiedziałem, że to na początku tak zapierdalało i nagle tak zwolniło i miałem takie... Oh boy, okej, fajnie, no. Taki wybór do sprawdzenia skilla i bardziej czy się do choroszczy nadaje chyba. Czemu tu się nie przybliża? No, ale bo mod Inanna tak mi się zawsze kojarzyło nostalgicznie, wiesz? Ej, chyba gra ma dosyć, bo... To się powinno przybliżać, nie? Że od teraz się dopiero zacznie gra bugować porządnie. Gra powiedziała, że ma dosyć. No a widzisz, a ja nie mam. Więc pokonałem grę oficjalnie. Doszedłeś do drugiego stage'a, czyli pierwsza część poziomu zacznie ci odpierdalać różne maniany. A jo, rzeczywiście. Zwróć uwagę na rodzaj chmur. Sztos, wraca mi zero progresu. Był minimalny progres, bo doszliśmy kawałeczek dalej. Dosłownie. A po tych chmurach to ile stage'y jeszcze zostało? No ja, ale już wiem, co jest dalej, panie Guszko. Już wiem, czego się spodziewać. Jeszcze sporo tego zostało. O panie, najlepsze dopiero przede mną, ja? No lata, bo już mi się nie chce w to gówno grać, serio, już to jest naprawdę tragiczna gra. Ja nie wiem, jakby to ma jakąś wyższą ocenę na gry online niż 5, nie? Już to jest gówno. Jest mega niedopracowane. Zrobię jeszcze te parę podejść do 20 i tyle. Jak tam jeszcze zostało sporo do końca, to... I tak dzisiaj tego nie ogram.
Tutaj się poznaje prawdziwych graczy. No dokładnie, dokładnie, no. Że niestety muszę iść jeszcze do pracy dzisiaj. Gdyby nie to, to może bym jeszcze kombinował. No, albo w nocy się śpi, no. Albo to, albo to. Zwłaszcza jak ma się jeszcze jeden dzień wolnego. O, zazdro. Masz jeszcze chmurę, jeden level i last boss. O, to już dużo nie zostało w sumie. Ale no to zobacz, jaka to jest gówniana gra. Ja pierdolę, ty toś ty nie może. Jak ja będę musiał jeszcze z 5 podejść tam mieć, nie? Żeby ogarnąć, o co tam chodzi. Psycha i sitting? No, nawet bardzo bym powiedział. O, dziękuję bardzo za subika. Panie gry sprzed lat, siemanko, co tam? Dzięki bardzo. Z czym mi odjechał? Siemka, siemka, witamy. Siemanko, co tam? Co tu się odpierdala? Jasne, pani Sił, do następnego. Paput. Chory jesteś? O kurda, co się stało? Co cię rozłożyło? Aha! No jasne, jasne. Dobra, czekaj, spadłem gdzieś. W którą stronę? Stop, stop, stop. Czekaj, muszę się zorientować, czy ja... Tam muszę spać. Siema Kuba, siemanko, co tam? Co to za fascynująca gra? Z wyboru widza, wiesz? Tutaj Kozwold wybrał. I gra ma takie... Bardzo, to jest niby gra dla dzieci, ale gra ma takie skurwiałe momenty jak teraz chociażby. Że jej nie idzie przejść, nie? Masz level w górach, którego, w którym nic nie widać. Więc gierka jest niesamowita wręcz. I już jestem na samej końcówce. Znaczy na samej końcówce jest ten level. Jeszcze jeden. I boss. Nie, to tak ma być, tak ma być. Macie się tak dupić w oczach i masz nic nie widzieć i nic nie wiedzieć, gdzie idziesz. Ja sam też bardzo mało widzę. No bez kitu, tutaj nic nie ma sensu, panie Kubo. Po
po prostu trzeba to przejść. Tyle. O, ja pierdolę. A psycha już właśnie siada na butle od Vanisha. Więc jest nie lada wesoło. Aż chce się żyć. A na czym chodzi ten hicior? Na kompie. To jest gra z 2002 roku. Polska gra, która wyszła tylko w Polsce. Nie dziwię się, czemu wyszła tylko wyłącznie w Polsce. I była kiedyś dodawana do gazetki Komputer Świat Gry chyba. Dobra. Nie wiem, czy mój kop to utarga, no ja też się zastanawiałem, wiesz? Specjalnie sprawdzałem, czy mogę kupić. Czy na pewno wszystko da radę. Znaczy, uwierz mi, Kuba, że najlepsze jest dopiero przed nami. Dokładnie mówiąc, teraz. Teraz gra, jako że jest niedorobiona, będzie sobie zmieniała prędkość rozgrywki, więc będzie grupa. Ja za sekundę wracam. Już jestem. Miskliki, zacznij poziom od nowa. Jeszcze usuń save'a. Tak, to jest zasłona czarna. I tyle. Dobra, robię ostatnie podejście i wyłączam to w chuj. Ta gra jest beznadziejna. No, tak fajnie wieczorem tylko wygląda ta zasłona ogólnie. Siemanko, Wilku. Cześć, siemanko, co tam? To się przesuwa, czy nie? Bo nie wiem, czy się już level znowu nie zbugował. Nie, zbugował się. Prosto z Mountain Blade, tylko że Mountain Blade był dobrą grą. Reset za każdym razem, no. Nie wierzę w tą grę po prostu, nie? A, to jak wszyscy, powrót z rodzinnych stron. I powrót do rzeczywistości.
Jasne, jasne. Do następnego, panie. Luzik, luzik. Zdrówka życzę tam. No, bez kitu. Holy dive'a. Spróbuję, spróbuję, dzięki. Gdzieś tu był ten spad, nie? Czy już go pominąłem? Ja już go pominąłem, przecież ja tu przeszedłem już samemu. No, bez kitu. Powrót powolnym do roboty to jest... istna tragedia ludzka. Dobra. A dzisiaj lecę na noc do pracy. Gram w Młody i Nano, już jest końcówka gry, ale końcówka jest już tak upierdliwa, że naprawdę chyba bardziej się nie da. O, i tak się żyje na tej wsi. Chciałbym już skończyć tą grę, żeby mieć ją z głowy. Już wiedzieć, że nie będę musiał do niej wracać. Ja pierdolę, to ci to zawału idzie dostać w tej grze. Tragedia. Czemu tu nie ma żadnego checkpointa? Ja pierdolę, przecież to jest tragedia. Demon Souls łatwiejszy? Chyba jo. Bez kapwy, serio. Dobra. Dobra, w ogólnym rozrachunku muszę się dostać wyżej, tak? Co to za latające dildosy? To jest bardzo dobre pytanie właśnie. Dobra, no ogólnie muszę się dostać tam. A jest taki jakiś punkt, w którym to się łączy, że mogę tam sobie przeskoczyć na chillu?
Nie no, tu wolę nie przeskakiwać. Jo, tu jest, dobra. Teraz muszę poczekać na jakiś taki najbliższy punkt. Chyba bez tutorialu na ci się nie obejdzie. Nie no, chyba muszę się cały czas zbliżać do... tę stronę, nie? Tu widzę, że tu już tam ucieka cały czas w tą stronę, nie? O, dobra. Jak tam przeleziesz, weź zawróć, bo nie podniosłeś tam czegoś. Co? Jaj, suwnierów, co ty? Nie no, tam raczej nie. Wait a second. Zobaczcie, jak blisko jest tam wejście już, nie? Chciałem tego skurwibąka stąd widzę już. Dobra, tutaj muszę przeskoczyć teraz. Po lewej. Żeby wejść wyżej. Misterny plan też w pizdu. Dokładnie, dokładnie. Dokładnie, dokładnie. Dobrze, lecimy do pana NVD. Ja uciekam do pracy. Z relaksu w relaks. Trzymajcie się tam i do następnego. Nie wiem, kiedy wpisałem następnego Striopex. W ogóle tego nie ogarniam. Kurwa, trzymajcie się tam. Modi Nana to jest najgorsza gra, jaką grałem w tym roku chyba. Siemanko, papu. Jakiś guru jest?